Cześć, z tej strony Anita. Dzisiaj mamy czwartek, a to oznacza, że czas na polecenia. No i oczywiście na początku małe wyjaśnienie, ponieważ ostatnio mówiłam Wam, że okej, teraz już będziecie mieć audiobooki cały czas, systematycznie i w ogóle. No ale powiem Wam tak, kobieca psychika jest bardziej złożona niż nawet nam, kobietom się wydaje, czy nawet mężczyznom. No Paweł tutaj właśnie za obiektywem kiwa głową. No ale mam nadzieję, że teraz już bez przeszkód do Was wrócę. Jeżeli macie jakieś pomysły na ten kanał, rzeczy, które chcielibyście, żebym nagrała, zrealizowała, no to oczywiście piszcie. Na wszelkie pomysły jestem otwarta. We wtorki planuję na nowo wznowić ten cykl Waszej twórczości, dlatego czekam na maile. Zarówno od osób, które napiszą do mnie po raz pierwszy, a także od osób, które wcześniej pisały, no ale ich pomysły nie zostały wykorzystane. Pamiętajcie jednak o tym, że bajki, opowiadania muszą być po korekcie. Ja ich nie będę sprawdzać, ja je po prostu tylko czytam, więc również wybieram takie bajki, opowiadania po korekcie. No dobra, no to może do rzeczy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze polecenie, książka Wszystko jest po coś. No i oczywiście ta książka trafiła w moje ręce bardzo spontanicznie. Przechodziłam się pomiędzy półkami w księgarni. No i spodobał mi się tytuł, ponieważ jest bardzo bliski temu, co ja uważam. Ponieważ według mnie nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Nawet rzeczy, które są czasami gdzieś tam okropne, czasami mają nas czegoś nauczyć, no czasami są jakieś inne powody. Przynajmniej ja to tak sobie tłumaczę i mi jest dzięki temu dużo prościej, dużo łatwiej. No wiadomo, dużo łatwiej wyjaśnić sobie wszystkie rzeczy, które dzieją się po naszej myśli, że tak, to faktycznie było po coś. No gorzej z tymi sytuacjami trudnymi, szczególnie jeżeli nie mamy na nie wpływu. No ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o tą książkę, to jest to historia, no właśnie po części Michała, który opowiada, jak to u niego było, w jaki sposób on definiuje sukces. No i tutaj będę się troszeczkę posiłkowała właśnie spisem treści. Zaczynamy od tego, kim jestem. No i tutaj również Michał zachęca nas do tego, żebyśmy sami sobie odpowiedzieli na to pytanie, kim jesteśmy. I nie chodzi tutaj o to, jaką rolę pełnimy w życiu, tak? Bo zawód dzisiaj mogę wykonywać jeden, jutro zupełnie inny. Tylko o to, kim tak naprawdę jesteśmy. Później określcie, czego pragniecie. No bo często jest też tak, że ludzie wkładają nas w określone ramy, tak? Na przykład kobieta przed 30, standardowe pytanie, kiedy ślub, kiedy dzieci? No, być może część kobiet wcale dzieci posiadać nie chce. No i właściwie po co wkładać się w jakieś ramy, wkładać się w coś, czego oczekuje od nas społeczeństwo? No myślę, że tutaj również nie ma sensu. No i Michał też zachęca do tego, żeby się zastanowić, czego my chcemy, czego my pragniemy. No ale kiedy my już się zdecydujemy, to również zauważyć, że nasz wybór to będą zarówno blaski, jak i cienie, tak? To będą korzyści, ale to będą też konsekwencje. Nie ma takich sytuacji idealnych w naszym życiu. No ale jednak mimo wszystko zachęca, żeby iść własną drogą, spójną z nami samymi. Później oczywiście kolejna sprawa, czyli wiara w siebie. No bo jeżeli to my w siebie nie uwierzymy, to kto tak naprawdę ma w nas wierzyć? Wielu ludzi, którzy wiele osiągnęli w swoim życiu, tak naprawdę musiało się zbuntować. Często osobom najbliższym, rodzinie, nikt ich nie rozumiał i tak naprawdę do wszystkiego dochodzili sami. No ale jednak udało się. Właściwie nie. Udało się to chyba złe słowo. Zapracowali sobie na to. Kolejna sprawa to inspiracje. Oczywiście nie ślepe kopiowanie innych osób, ale właśnie inspirowanie się, tak? Robienie tego, czego kochamy. No i myślę, że to również takie ważne. Kolejna sprawa to przyjaźń. No i tutaj dość przewrotnie autor opisuje, ale nie będę Wam opowiadać, żeby Wam tego rozdziału nie popsuć. Potem kolejne, rozpoznaj swoich wrogów, tak? No i tutaj chodzi nawet nie tylko i wyłącznie o ludzi, którzy są naszymi drogami, ale również o pewne nawyki, sytuacje, no chociaż i nasze otoczenie jest tutaj nie bez znaczenia. No następna sprawa to jest sprawa zazdrości. Zobaczcie, jak często jest tak, że my czegoś nie robimy albo coś robimy, ale więcej czasu niż na działanie poświęcamy na to, żeby komuś czegoś zazdrościć. Ale czy my się zastanawiamy, jaką drogę przebyła ta osoba, żeby dojść do miejsca, w którym jest teraz? No najczęściej nie. Mam nadzieję, że tutaj to, o czym opowiadam, nie brzmi tak moralizatorsko. Ta książka również moralizatorska nie jest. Jest bardzo lekko napisana, bardzo przyjemnie. Jest dużo takich fajnych tekstów w ramkach, które mi się na przykład bardzo podobają.
ponieważ fajnie nawiązują do tego, co jest w danym momencie napisane. I na przykład tu jest taki napis, bo człowiek może naprawdę wiele, ale często sam sobie stawia ograniczenia. No jak dla mnie ciężko się z tym nie zgodzić. No, często również ogranicza nas nasza wyobraźnia, nasze przekonania, często o samych sobie. No i przede wszystkim upór, determinacja. Autor zachęca do wyznaczania sobie celów, realizacji ich, no i przede wszystkim dużej, dużej odwagi. Myślę, że jest to pozycja warta przeczytania. Takie jest moje oczywiście bardzo, bardzo subiektywne zdanie. Możecie mieć inne, no ale jeżeli macie opinię o tej książce, to koniecznie się nią podzielcie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. No i również jestem ciekawa, co mi polecicie na te jesienne wieczory, no, które wydaje mi się, że naprawdę sprzyjają temu, żeby zrobić sobie gorącą kawę, herbatę, no i po prostu usiąść w wygodnym miejscu i poczytać. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli takie polecenia Wam się podobają, to oczywiście kciuki w górę. Jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie na anitaczyta@gmail.com. No to co? Miłego popołudnia, poranka albo wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie to nagranie. Cześć!